Witam z tą radosną pieśnią, którą chyba lekko przyciszę. O! Od razu chyba lepiej. Dobra, może tak nawet przyciszę. Dobra, trochę przesadzimy. O. Ogólnie to witam w potężnej komunistycznej Grecji. Na, jak wiecie pewnie albo nie, modzie Iron Curtain Cold War, czyli żelazna kurtyna, zimna wojna. Wziąłem to, bo w sumie to jest ciekawy epizod historii Grecji szczególnie. I pójdziemy w czerwonych, jak już widzicie. Pójdziemy w ogóle w Wielką Grecję, a zacznijmy od wojny domowej. Pójdziemy w tą Wielką Grecję i pewnie do końca lat 50. będziemy maksymalnie grać, coś czuję, bo potem chyba nie ma co robić tak naprawdę. Wietnam. Pamiętamy serię Wietnamem potężnym, a planuję jeszcze jedną serię z tego moda. Możecie sobie zgadać, może się nie. I czekam na wielki też patch, bo ma Polskę poprawić. Polakom dodaj parę rzeczy fajnych ostatnio, ale nie ma co czekać, moim zdaniem. Jedźmy od razu z tą wojenką, możemy coś zrobić. Droga. Droga brzmi dobrze. Budynków nie ma żadnych, nie ma. No trudno. I mi się wydaje, czy... Dobra, na razie niech drogę robi. Robimy drogi i potem jedziemy dalej. To było 23 maja, że... RFN chyba powstał wtedy, dobrze kojarzę? Ale muzykę mamy greckie radio ustawione. Mam nadzieję, jak będzie klejmowe, to wyłączymy i trudno. Ale zobaczymy, może będzie wszystko ok. Pewnie dwa pierwsze odcinki nagram od razu. Dobra, pomóż jednak tutaj. Nikogo nie ma. Wbijaj, ziomek. A niech was. Niech ci wyjdą. No jak ten pierwszy atak się uda, to będzie z górki, coś czuję. Robimy taką sztuczkę. To jest port? To jest port. Dobra, wiecie co, to nie ma sensu! Trzymać ofensywę. Trzymać ofensywę. Wiecie, trzymać wszystko. Trzymaj się też, ziomek. Ja myślę, że ciebie możemy koleją od razu zabrać. I od razu wam linię tu skrócimy. To jest bardzo zła prowincja. No, tych to stracimy, to trudno. Ile? Dużo ich tu atakuje. Trzeba się od razu może cofnąć. Tu długo nie wytrwamy, będzie trzeba się zaraz cofnąć, ale póki można, póty chce. Dobra, ci niech się cofną najpierw. Punkciki zbieramy, oszczędzamy. Będą się tu przydawać.
O, widzicie, tu się ładnie bronimy, ale tu są góry. No i zniszczyli tych ziomków naszych. Dobra, odpali im to już. Niedobrze. Myślałem, że tych dwóch może uda się zabrać stąd, nie wiem, przypłynąć tutaj jakoś czy coś. Ale widzę, że chyba nie. Chyba nie tym razem. Testowałem, co się udało, szczerze powiem. Przestawałem całą wojnę, czy jest w ogóle do wygrania, ale jest do wygrania. Nie nadajecie mi lewą ścieżkę. Bo nie zauważyłem, że już mogę. A trochę by zmieniła wcześniej, no właśnie. Dobra, ty się wybronisz, to chodź tutaj. Ty idziesz też tutaj. A ty właśnie, idziesz sam z siebie. Przeatakuj tutaj, ziomek. Cię muszą wybronić po prostu. Dobra, wszyscy tutaj raz, raz. To jest M113. Tak, to jest M113, oni mają M113. Talibowie w sumie teraz też mają, ale no. Kurde, Afganistan to by się pograło, gdzie on był tutaj. Miał jeszcze monarchię, ale potem to idzie w różne rzeczy. Mają drzewko jakieś tam się nawet zmienia potem, z tego co wiem. Troszeczkę. No, uciekać szybko tutaj. Raz, raz, moi. Co to za piosenka? A, bohater, o, ach. Heroes, no to. No i tu trzeba wytrzymać. Szkoda tych mi. Ale może zaraz do TSRR przyśle wsparcie. I to... Nawet ty, Hodża, się przydasz. Jak tylko to zrobimy, to robimy. Tak, Grecja to jest symulator problemów. W tym budżetowych. Nieważne która, ale ta jeszcze bardziej chyba. To pancerniaki, tak. Oby zdobyć ich sprzęt, to jest ważne. W ogóle, co my mamy ze sprzęcią? Jego brak. Produkujemy całe zero, super. Produkuj karabinów, ile się da. Miesiąc bez produkcji karabinów, ja pierdziu. Jej! Tego mi potrzeba. Dobra, czas zniszczyć długi. Znaczy... Dobra, teraz mamy też szansę się utrzymać, ale gdzie jest... O, właśnie. O, właśnie, to jest duży problem.
Problem będzie taki, że jak zaraz nie dostaniemy wsparcia od Związku Radzieckiego i reszty, co poprzednio już, nie wiem, przysłali jakoś, to będzie problem niemały, bo... będą nam zabraknie i wyparują dywizję. O. Tak. Czas polepszyć stosunki z sąsiadami. Przyślijcie wsparcie, błagam. Karabiny szczególnie, gdzie wy macie. A. To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. A nie, to jest, pokazuje, że ja nie mam. Dobra, uff. A może się uda wynegocjować coś? Czekajcie, muszę na pauzie to porobić, bo... Halo, pomóżcie. My God, Hilfe! By the way, to jest nasze. Ale nie mówcie im to. Tam jeszcze nie wiedzą, co ich czeka. A przyspieszmy trochę. Nasza obrona zaczyna działać. Zobaczmy straty. No straty to na razie my większe ponosimy, bo te okrążenia nam umierają. No szkoda, myślałem, że tu się przybijemy do tego portu. Chyba, że też ta druga dywizja od razu nie weszła. To jest chyba największy problem. Ale tak to bywa niestety, że dywizje nie chcą wchodzić jak należy. To boli. O właśnie, Chińczycy, zapomniałem o was. Jak wam tam wojna idzie? Jak zawsze źle. Pamiętacie streamka z Chin potężnych? Tak się na Tajwan wycofaliśmy, a co więcej na Hainan? A żeby było śmiesznie, potem przecież wróciliśmy. Chyba nawet się prawie udało, w sensie, że jakiś błąd był. A no tak, wzięło nam... Ech. Już pamiętam, wzięło nam i... White Peace nagle podpisało z nimi po wojnie koreańskiej, co było... Ale tak to bywa. No to jest świetna obrona tutaj na tych górach. Żebym karabiny wcześniej pamiętał robić. To, przestało wam się opłacać atakować. Jeszcze nieważne. Dobra. Teraz potrzebujemy karabinów. Ludzi też nam brakuje, ale bardziej boję się o brak karabinów. Dobra, i ci niech teraz sobie odpoczywają. I będą na linii frontu. Odpalim to. Brr, widzę to. Nie, zginął! Bardzo niedobrze. Jedną chociaż taką dywizję. Tutaj nie mogę, no właśnie. Tego ich nie chciałem tracić, bo to specjalsi. Specjalnej troski, ale są.
Ej, to jest dobra rzecz. Pytanie, jak dużo to zmienia? O! Ktoś uznał go. To jest też fajny kraj w sumie. Może pójść faszyzm nawet. Tak, ale to jest jeszcze ten Izrael, gdzie tu jest Palestyna, aka Jordania tak naprawdę, a tu jest Egipt, dzisiejsza strefa Gazy. A wzgórza Golan są tam, gdzie powinny być. No i takich problemów jak dzisiaj nie ma, tak? Kiedyś to było jakieś łatwiej. To są bardziej takie naturalne granice Izraela, powiedzmy. Etnicznie nawet się zgadzające do pewnego stopnia, patrząc, że naprawdę jest bardzo dużo Arabów i tutaj, a nie... No ale wiadomo, o co chodzi. Konflikty dzisiejsze są mega ciekawe, moim zdaniem. O, tu są te bazy w ogóle dzisiejsze brytyjskie, tu jest południowy, a tu północny Cypr, tak zwany turecki ten. Co, nie chcecie atakować? Rozumiem. Ja to zbieram głównie na to, bo ja chcę combat Soviet Influence. Trochę mnie, wiecie, boli to, ale fajnie, bo pojawił nam się trzeci ziomek. International Monetary Fund. To jest coś, co troszkę nam pomoże. Dobra, pomóż, troszkę poszerzymy. Uuu, szybko poszło. Poszło niż myślałem. W takim razie ty lecisz tędy. To jest teraz naprawdę interesting, że tak się zaśmieję. Na ten. Lecisz tędy. Uuu, jak ładnie. Jak ładniusio. Ładnie, ofensywa wyszła. Dajesz, jeszcze stabilność im rozwalmy. Tak mają już zerową. Okej. No i to teraz będzie dobry bonusik. Chyba, że tylko kociołek się nie uda, ale zawsze coś. Ej, a może się uda kociołek? Może pancerniaków im chwycimy tutaj? Okej, czyli co, mogę kolejną rzecz? Prywatyzacja. Ja bym chciał coś, co nie będzie takimi... Dobra, redukuj tą biurokrację. O, udało się. Łap go. Albo dobra, stój tu. Ojoj, wyparowała mi dywizja, niedobrze. Oj, to też jest niedobre.
O, coś takiego. Tak, dokładnie, coś takiego. Półwysep niech sobie tam... O, tak! Oh boy. Oh boy. Jeszcze dostaniemy ochotników? Dajesz. Trzeba było poczekać, może z ofensą na nich, ale... O, mi tam. Ateny są nasze, nic nas nie powstrzyma, chyba. Do boju! Uuu, są ci ochotnicy. Dobra, dajesz ich tutaj. Dobra, tutaj. I jedziesz jak najszybciej tędy. Dobra, zrobimy tak, żeby... Kurde, a może właśnie zakończyć... Zobaczmy... Tu jest git. O, tu zniknęła nam dywizja, to niedobrze. Dobra, trzeba nimi łatać trochę to wszystko. Ty przyjdziesz tutaj. Co wy macie w ogóle? Okej, okay. Jakiekolwiek siły, to wystarczy. Będę. Wielką ofensywę czas przeprowadzić. Ładnie. Dobra, łap. Tego. Tego. O, arta się poprawiła doskonale. Rób to. Doskonała ofensywa. Nie wiem, co ty odwaliłeś, ziomek, tutaj, ale było to doskonałe. Wracaj. Dobra, stop. Kurde, brakuje mi jednej dywizji. Wy wiecie, nas tu nie odcięli zaraz. Dobra, czas tu skrócić front. No, wyparowała jakaś dywizja. Ta. Chyba znowu jedna wyparowała, no trudno. Pomóż tutaj. Pomóż tutaj, bo kolejna weszła. Ty tu, ty tu. Nie możesz tędy.
Wy się będziecie bronić, towarzysze. W tym momencie ty przeatakujesz tego. A ty pomożesz temu. Nie, dobra, nie atakuj, nie atakuj. O, Mongolia. Kurde, zapomniałem, że to istnieje w ogóle. Wiecie, na zwykłym hoju to Mongolia jest tak useless. To się nie jest używana do niczego. Tak nierozwinięta. Nic tam się nie dzieje. Ale myślę, że ten moment jest dobrym momentem, żeby zakończyć tą jakże potężną naszą ofensywę w momencie, kiedy jeszcze ona jakkolwiek trwa. Może jeszcze tu się uda. Ojoj, wyparowała! Wizja nam. Kurde, za mało tego, żeby wystawić. No, wyparowywanie dywizji jest najgorsza rzecz, jaka nam się tu przydarza. Ale musimy wytrzymać. Trochę. Weź chociaż chwilę, ziomek, jeszcze pomóż temu. Chodzi, żeby ich rozdzielić. Dobra. A nie, nie rozdzieliliśmy ich, tylko... No dobra. Dobra, dobra, dobra. Wstrzymajcie się z ofensywą. Ty lecisz tutaj, ziomek. Jakoś to będzie, chyba. Ua! Ua, ua, ua! To jest dość niespodziewany zwrot akcji. Dla mnie szczególnie. Radość. Chyba da radę. Ty wstrzymaj atak. Czy zostały? Niedobrze. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Dobra, ty przerwij atak. Ty przerwij atak, bo to jest głupi pomysł. Też teraz to już ma sens. Dobra. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. To będzie to wszystko. Hejo! Do następnego!